Roman Młotkowski, witam w kolejnym wydaniu Vademecum Przedsiębiorcy. Dziś jesteśmy na Pogórzu Wiśnickim. To miejsce, w którym spotkaliśmy się, to kraina wesny. No nie wygląda to jak wiosna, bo jest późna jesień i praca staje się coraz trudniejsza w plenerze. Ale miejsce i biznes są bardzo interesujące. O tej porze roku każdy dach nad głową jest bezcenny, a gościnny dach, pod którym znaleźliśmy się dzisiaj, należy do Stowarzyszenia Regiony Nowych Szans Wesna. To przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Bardzo specjalny typ firmy. O co chodzi? Na czym to polega? Zobaczcie. Urokliwa Dolina Pogórza Wiśnickiego. Na jej zboczu dwa nowoczesne budynki. Poniżej łąka, a w drzewach nad strumieniem wiata i niewielki pawilon. To kraina wesny, kraina należąca do przedsiębiorstwa społecznego, które przyjęło sobie za symbol słowiańską boginię wiosny, czuwającą nad terenem. Pawilon skrywa kuchnię. Późną jesienią powstają w niej niektóre ze smaków wesny, regionalnych potraw wpakowanych w ozdobne koszyki. Cel – sprzedaż jako upominki świąteczne do rozdawania klientom przez firmy w ramach związanych ze świętami uprzejmości. Sposób na zdobycie środków na działalność statutową wesny. A ta działalność jest bardzo różnorodna. W krainie wesny, gdy pogoda jest lepsza, funkcjonuje wioska seniora. To tu starsze osoby mogą wziąć udział w działaniach, które aktywizują je społecznie i fizycznie. Tu też bywają zajęcia dla dzieci, a czasem także organizowane są wydarzenia aktywizujące i osoby starsze, i dzieci jednocześnie. A czasem odbywają się tu uroczyste kolacje. Kolacja na biało, event dla zamożnych smakoszy dobrej zabawy i dobrej kuchni, to jeden ze sposobów na zdobywanie funduszy na wspieranie potrzebujących. Kraina Wesny jest zatem miejscem, w którym dzieje się wiele fascynujących wydarzeń. Zapleczem dla nich, takim technicznym, jest ten oto uroczy budyneczek, który został wzniesiony za pieniądze z pożyczki w ramach programu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oferowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. A jak te wydarzenia i to wsparcie pracują na rzecz Stowarzyszenia Wesna? Rozmawiałem o tym z prezeską Stowarzyszenia Bożeną Malagą-Wroną. Co robi bogini słowiańska Wesna o tej porze roku? Wesna, nasza bogini, na Anczykówce stoi sobie tutaj na naszym wzgórzu i otula taką pierzynką z liści wszystkie żyjątka, skrzaty, które w krainie wiosny mieszkają, bo one tutaj mieszkają, idą sobie teraz spać pod pierzynką. Czyli ma się czym zająć również jesienią. Wiosna jest w ciągłym ruchu i ciągle się opiekuje. Znakomicie. A samo stowarzyszenie jest bardzo ciekawym przykładem działalności, ponieważ jest to część tego, co nazywa się ekonomią społeczną. I ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego nie zrobiła pani z tego takiej po prostu firmy, która ma przynosić zyski? Z działalności gospodarczej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo innego typowego biznesowego rozwiązania. Bo spółkę i inne biznesowe rozwiązania już mam, miałam. Natomiast Wesna zrodziła się z ogromnej pasji mojej i moich przyjaciół do gór, wędrowania. To się przerodziło na taką naturalną potrzebę dawania ludziom wartości, opiekowania się, wspierania, edukowania. I z czasem przerodziło się w ekonomię społeczną, czyli ta Wesna miała tak mocne oddziaływanie na moje działania i moich przyjaciół, znajomych i tych, którzy się zaangażowali w działalność, że postanowiliśmy połączyć potencjał i stworzyć przedsiębiorstwo społeczne. Ale zyski też są ważne. Rozumiem, że ekonomia społeczna to jest w zasadzie normalna firma, tylko że ona nie jest nastawiona na to, że ma wygenerować zysk dla swoich udziałowców. Trochę tak jak fundacja? Dobrze? To jest normalna firma. Czasami jest trudniej prowadzić przedsiębiorstwo społeczne niż zwykłą firmę, i to mówię z własnego przykładu, gdyż zaufanie albo promocja przedsiębiorstw społecznych do tej pory była znikoma. To nie było w ogóle systemowe, to jest w ogóle świeże w Polsce. I zarówno firmy, jak i nawet samorządy, które powinny sprzyjać, one wciąż nie mają zaufania. Uważa się, że stowarzyszenia to jest taki twór ludzi zrzeszonych, którzy muszą działać społecznie, akcyjnie, i w zasadzie to jest takie zrzesza ludzi różnych, więc niekoniecznie jest profesjonalny. I tu jest ogromny błąd w myśleniu i to się zmienia.
Ale ta akcyjność to jest element waszego modelu funkcjonowania. To znaczy, to nie jest tak, że my tutaj o każdej porze, każdego dnia możemy się spotkać i sobie usiąść, bo to miejsce ożywa wtedy, kiedy jest jakieś wydarzenie, które organizujecie. Teraz tak, ale za rok to się zmieni. Aha. Będzie można o każdej porze roku i dnia, może dnia nie o każdej porze, ale jakby codziennie wstąpić do Krainy Wesny. My budujemy tę krainę dopiero drugi rok i robimy to w trudnym czasie kryzysu. W takim razie waszym źródłem dochodu teraz co jest? W pandemii czy po pandemii stały się głównie projekty, czyli przychody z projektów, dochody, które wygrywamy, czyli konkursowe. Projekty to znaczy? Projekty, czyli zdobywamy granty z różnych funduszy samorządowych, korporacyjnych, rządowych. No i naszym takim sukcesem pierwszym, który pozwolił nam zacząć budować Krainę Wesny, to właśnie wygrany grant w programie rządowym dedykowanym Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich z Narodowego Instytutu Wolności. No i to dało nam takiego kopa, a potem już poszły inne programy, bo jesteśmy bardzo płodni w pisaniu projektów. Nie wszystkie niestety szczęśliwie się uda nam zdobyć. No, ale nikt tak nie ma, że wszystkie zdobywa, wobec czego nie jesteśmy... Szczęśliwie, bo nie dałoby się tego wszystkiego zrobić, gdyby się wszystkie zdobyło. O, chyba byśmy podołali, bo mamy zasoby. Ale rzeczywiście wybieramy te źródła, które nam pozwalają integrować ludzi wokół tego miejsca już teraz, ale też rozwijać i z każdego coś tutaj zrobić, co nam zostaje. Tak, żebyśmy mogli za rok mieć już wszystkie albo większość funkcji, które nam są potrzebne, czyli edukacyjne, terapeutyczne, integracyjne, bo to jest nasza Kraina Wesny. No właśnie, tu dotykamy jakby istoty tego, że Kraina Wesny jest biznesem społecznym, czy jest częścią tej ekonomii społecznej, no bo gdyby była normalnym biznesem, no to nie wchodziłoby w grę współpraca na zasadzie wolontariatu. W związku z tym te różne fajne rzeczy, które się dzieją, nie mogłyby się tu dziać. Tak, to jest właśnie cała taka magia. To jest czarowność ekonomii społecznej, że można się bawić biznesem. My oczywiście się nie nastawiamy konkretnie na ogromne pieniądze, na zyski. My te wszystkie zyski zostawiamy, jeszcze ich specjalnie nie mamy, ale wszystko inwestujemy i zamierzamy inwestować w krainę, a potem w kolejne nasze projekty, bo ich mamy w głowie więcej. Co oczywiście nie znaczy, że ludzie, którzy pracują w Krainie Wesny, pracują społecznie. Znaczy, to rozumiem, jest sposób na utrzymanie się w ramach wynagrodzenia za pracę. Tak. Nie, to w ogóle rozdzielmy. Mamy wolontariuszy, ale mamy normalnie pracowników. No tak jak prezesi na przykład bywają pracownikami, tak, prawda? Mamy pracowników od administracji, mamy instruktorów, mamy zatrudnione osoby, które tutaj pracują, a wolontariusze nam pomagają, wspierają nas to akcyjnie. Natomiast nie da się zrobić takiej inwestycji i takiego przedsięwzięcia akcyjnie. Bo to nie da się zbudować organizacji, która funkcjonuje bez organizacji. Organizacja wiąże się z kosztami, ale właśnie ten rodzaj organizacji jest wspierany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Są dwa narzędzia. Jedno jest na rozpoczęcie działalności, drugie jest na rozszerzenie działalności. Z jednego z nich skorzystaliście, między innymi po to, żeby zbudować ten budynek, którego fragment, jak sądzę, widzimy w kadrze za panią. Budynek, który jest takim centrum wytwarzania, kuchnią regionalną. To jest taki zaczątek dużego kompleksu kuchni regionalnej. Tak jak wspominałam, pierwsze środki były z rządowych funduszy, a potem korporacyjnych i różnych innych, też zarobionych przez nas, bo też staramy się zarabiać, oferując różne usługi, tudzież działalność odpłatną prowadzimy. Natomiast bardzo szybko potrzebowaliśmy miejsca blisko tych altan, w których możemy ugotować, zrobić kawę, herbatę, przyjąć gości. No i po to sięgnęliśmy do BGK-u. Jak poszło? Bardzo sprawnie. Dużo formalności?
Nie aż tak dużo. Chyba jesteśmy przyzwyczajeni do ogromnej ilości papierów projektowych, więc dla nas to nie była trudność. A jak trafiliście na Bank Gospodarstwa Krajowego? W podobnym miejscu dowiedzieliśmy się o tym, że są tak fajne i czarowne środki. Będąc na Lubelszczyźnie, jest tam też taka kraina, która działa już od 20 paru lat. I chętnie powiem, że jest to kraina Rumianku, gdzie pojechaliśmy zaczerpnąć inspiracji, zaczynając planować swoją krainę. No i tam się dowiedzieliśmy, że często szybciej można zrobić coś, biorąc pożyczkę, kupując coś, na czym można potem zarabiać. No i tak zrobiliśmy i pewnie nieraz jeszcze weźmiemy, bo to są fajne środki. Ale w finansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego, wspierającym instytucje ekonomii społecznej, jest nieco bardziej skomplikowana układanka, bo jeszcze wchodzi pomiędzy bank a was na przykład instytucja finansująca, prawda? Tak, no my braliśmy pożyczkę poprzez TIS-em. I to była bardzo dobra współpraca. Zresztą cały czas mamy współpracę. Były ostatnio panie na kontroli. No ale u nas wszystko jest jak najbardziej tak, jak napisaliśmy, jak zrobiliśmy. Ja powiem tak, że my z tej pożyczki, jak ze środków różnych grantowych, które gdzieś tam zdobywamy, robimy więcej niż sobie zapiszemy, ponieważ oglądamy każdą złotówkę i patrzymy, jak to zrobić, żeby jak najwięcej zrealizować, czy kupić za to, co mamy. I często sięgamy do zaprzyjaźnionych firm, które nam jakoś ufają. I to jest plus też ekonomii społecznej, że bardzo często uda nam się wynegocjować fajne stawki za usługi. Rozmawiałem z prezeską Stowarzyszenia Wesna, Bożeną Malagą-Wroną. Po przerwie przyjrzymy się bliżej instrumentom wsparcia ekonomii społecznej oferowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.